Witam wszystkich. Chcę dzisiaj Wam zaprezentować nową paczkę, która dzisiaj przyszła. Paczka nie jest zbyt duża, także na pewno nie będzie to Amiga na przykład. Ale zobaczmy, co jest w środku. Coś, co jest oczywiście związane z firmą Commodore. Trzeba uważać, bo coś tu widzę, jest chyba nawet z oryginalnym opakowaniem. Zaraz sprawdzimy. Rozetnijmy to porządnie. Nie, to nie jest oryginalne opakowanie. Ale przynajmniej fajnie zapakowane. Okej. Wielkość paczki się zgadza. Teraz sprawdźmy zawartość. Jest bardzo lekki, jakby sam folię trzymał. A oto zawartość paczki. To jest, słuchajcie, cyfrowy dyktafon firmy Commodore. Co widać na załączonym obrazku. Jednym i drugim. Tak, także taki, słuchajcie, rarytasik na małe baterie, czyli 3A. Bardzo ciekawy. Zaraz spróbujemy go odpalić. Gdzieś tu baterie były. Ok, mamy je. To jest oczywiście dosyć stare urządzenie. Ma małą pojemność, jeśli chodzi o nagrywanie. Ten czas będzie krótki nagrywania. Natomiast tutaj głównie chodziło o to, że jest to właśnie dyktafon firmy Commodore, czyli po prostu do kolekcji. Gdzie go włączamy? O, tutaj mamy jeszcze normalne, zwykłe pokrętło. Także takie cyfrowo-analogowe urządzenie. Możliwość zapięcia, tak jak długopis, wsunąć sobie w koszulę możemy. No i dobrze, tylko jak to się teraz włącza? Na razie nie widzę, żeby to jakoś to działało. W opisie było, że działa. Dlatego, może tym też nie. Któryś pewnie trzeba przytrzymać. Ciekawostka. Jeszcze raz sprawdźmy. Baterie są dobrze podłączone. Jakoś musi się go włączać przecież. Tutaj mamy mikrofon. Tutaj mamy głośniczek. Przytrzymajmy może start jeszcze raz. Nic się nie dzieje. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że tym się włącza. Zdecydowanie nic się nie dzieje. Powiem szczerze, że nawet jeżeli by nie działał, to i tak nie ma to większego znaczenia. Bo tak jak powiedziałem, on nie jest kupiony do tego, żeby go używać jako dyktafon, tylko żeby go postawić jako kolejna rzecz firmy Commodore. No ale coś się nie chce, słuchajcie, włączyć. Może teraz spróbujmy. Nie. Myślę, że 3-sekundowe przyciśnięcie powinno wystarczyć. Sprawdźmy może jeszcze jedną rzecz. Czyli sprawdźmy, czy te baterie może są niedobre. Podłączymy w takim razie inne.
Nie, on chyba nie działa. Wydaje mi się, że nie działa. No, mogę sprawdzić ewentualnie na bateriach zupełnie nowych, chociaż te były praktycznie nieużywane. No, ale sprawdzić można. Nie zaszkodzi. Będziemy mieli pewność. Otworzymy sobie w takim razie. O, prosto z paczki wyjęte. Także to są 100% dobre baterie. Czyli jednak bateria na to wychodzi, zobaczcie. Ok, w takim razie te baterie trzeba sobie odłożyć jako zużyte. No działa. Co my tutaj mamy? O, jakieś dźwięki nam wydaje. Aha, hold, czyli trzeba zrobić tak. File. Możemy jakiś play zrobić? Może coś jest nagrane? Nie. No to zróbmy może tak. 1, 2, 3, 4. A to działa, czy nie? To nic nie liczy. Nie, coś liczy teraz. O, są sekundy. Zobaczcie, to pół minuty jest w stanie nagrać chyba tylko. 1, 2, 3, 4. Retrograciarnia. Sprawdźmy, czy działa. Ciekawe, jak to działa. Trzeba to wypróbować. Może tak, zacznijmy od stop. Śmieszne. Posłuchajcie, przystawię do mikrofonu. Także słuchajcie, działa. Bardzo fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Ale tak jak powiedziałem, baterie są w tej chwili już wyciągane. I przestawiamy to do kolekcji razem z maszyną, razem z kalkulatorem i z komputerami firmy Commodore. Tak? Ok, super. Cieszy mnie nowy nabytek. Mały, ale fajny. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.